Witajcie kochani na moim kanale Pani M. Kuchnia Smakowita. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się dzisiaj mnie odwiedzić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie mi bardzo miło, jeśli przywitasz się ze mną w komentarzu, zostawisz kciuka w górę lub zasubskrybujesz na mój kanał. Za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje bardzo Wam dziękuję. W ten sposób pomagacie mi rozwijać mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis Wam się spodoba. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na bardzo szybkie do zrobienia i gotowe od razu po zrobieniu do jedzenia pierniczki świąteczne. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Do pierniczków potrzebne będzie soda oczyszczona 1,5 łyżeczki, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki miodu płynnego, 1 jajko, 3 łyżeczki przyprawy do piernika, łyżka masła, 3/4 szklanki cukru oraz 1/3 szklanki ciepłego mleka. Do miski przesiewam mąkę wraz z sodą oczyszczoną. Dodaję przyprawę, cukier, wbijam jedno jajko, dodaję również miód, ciasto lekko wymieszam, w garnuszku rozpuściłam masło w ciepłym mleku, teraz powoli będę je dodawać do mojego ciasta. Ciasto zagniatać. Ciasto wyrabiać będę teraz ręcznie. Ciasto już jest dobrze wyrobione. Zaraz będę z nich wycinać pierniczki. Stolnicę lekko podsypię mąką. I rozwałkuję na niej kawałek wyrobionego ciasta. Ciasto rozwałkowuję na grubość 3 mm. Pamiętajcie, że pierniczki będą rosły w piekarniku. Następnie za pomocą foremek wycinam kształt pierniczków. Niewykorzystane ciasto zbieram. Gotowe pierniczki wykładam na tacę do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia. Piec je będę w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak około 10-15 minut. Czas pieczenia zależy oczywiście od Waszego piekarnika. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić miejsce pomiędzy ciasteczkami, ponieważ będą one rosły. Gotowe pierniczki wykładam na kratkę i zabieram się do pieczenia następnej porcji.
moje pierniczki są gotowe. Z tej porcji wyszło naprawdę sporo. Moje pierniczki, pierwsza partia piekła się 10 minut. A kiedy piekarnik już się dobrze rozgrzał, potrzebowały one tylko 7 minut. Czas pieczenia jak najbardziej zależeć będzie również od wielkości i grubości Waszych pierniczków. Po prostu musicie na nie trzymać oko. Moje pierniczki są gotowe już do dekorowania. Jak ja dekoruję pierniki, możecie je zobaczyć w innych przepisach na moim kanale. Jest to naprawdę rewelacyjna zabawa. Ja przygotowałam sobie tutaj lukier. Użyłam 1,5 szklanki cukru pudru, którą wymieszałam z jednym białkiem z wyparzonego jajka. Jeżeli cukier Wasz wyjdzie za rzadki, bo na przykład białko było duże, jak najbardziej możecie dodać wtedy więcej cukru pudru, aby uzyskać taką gęstą, ale lejącą konsystencję. Natomiast jeżeli wyjdzie on za gęsty, po prostu dodajcie do niego wody mineralnej lub soku z cytryny. Tutaj taka dobra rada, ja do swojego cukru dodałam 0,5 łyżeczki gliceryny spożywczej. Sprawi ona, że lukier będzie bardziej elastyczny i po zaschnięciu nie będzie pękał. Ja mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Ja zabieram się już do dekorowania pierniczków. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na następny filmik. Na razie, pa!